średniowiecze jest drugą po starożytności epoką literacką, całkowicie od niej odmienną. Nazwa średniowiecze pochodzi od media etas. Oznaczało to po łacinie wieki średnie i była to nazwa nadana tym czasom przez ludzi żyjących później, w renesansie. Czasy te rozpoczął upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 roku, a zakończyły trzy wydarzenia, które miały miejsce w drugiej połowie XV wieku. Był to upadek Konstantynopola, co spowodowało powrót uczonych do Europy, wynalezienie ruchomej czcionki drukarskiej, dzięki czemu upowszechniła się wiedza, oraz odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, co zmieniło postrzeganie świata. Średniowiecze trwało więc przez ponad 1000 lat. Tym, co charakteryzowało średniowiecze, był teocentryzm, czyli przekonanie o tym, że centrum wszechświata stanowi Bóg, a każda dziedzina życia człowieka powinna być związana z myślą o życiu wiecznym. Kościół katolicki stał się potężną i wpływową instytucją. Duchowni byli wykształceni, organizowali szkolnictwo i pełnili ważne funkcje państwowe, wpływając przez to na kształt polityki. Do najważniejszych filozofów średniowiecza należą myśliciele związani z Kościołem: święty Augustyn, święty Tomasz z Akwinu oraz święty Franciszek z Asyżu. Z ich nauk wywodzą się kierunki filozoficzne, zwane augustynizmem, tomizmem i franciszkanizmem. Literatura okresu średniowiecza miała charakter dydaktyczny, czyli miała uczyć ludzi właściwych postaw oraz przestrzegać przed grzesznym życiem. W utworach należących do literatury parenetycznej prezentowano wzorce osobowe. Wzorzec władcy, sprawiedliwego, odważnego, pobożnego i wojującego z poganami, tak jak Karol Wielki z pieśni o Rolandzie. Wzorzec rycerza, honorowego i oddanego królowi, a także szlachetnego i opiekującego się słabszymi, tak jak Galahad z legend arturiańskich. A także wzorzec świętego, ascety umartwiającego ciało, rezygnującego z dostatku, bogactwa i wygody, podobnie jak bohater legendy o świętym Aleksym. Warto wiedzieć, że nie znamy nazwisk większości średniowiecznych twórców. Uważali oni bowiem, że talent pochodzi od Boga i powinni pisać dla chwały boskiej, a nie dla własnej sławy i ziemskich zaszczytów. Do najważniejszych utworów średniowiecznych zaliczamy Bogu Rodzicę, Pieśń o Rolandzie, Dzieje Tristana i Izoldy, Legendę o świętym Aleksym, Rozmowę mistrza Polikarpa ze śmiercią, a także Kazania świętokrzyskie oraz wiersz o zachowaniu się przy stole. By przypomnieć człowiekowi o konieczności pobożnego życia i ciągłej pracy nad sobą, w sztuce pojawiał się motyw dance macabre, czyli tańca śmierci. Polegało to na przedstawieniu śmierci tańczącej z ludźmi wszystkich stanów, królów i żebraków, rycerzy, wieśniaków, kupców i biskupów. Miało to uświadamiać ludziom, że wobec śmierci wszyscy są równi i każdego czeka taki sam koniec. Innym motywem było memento mori, co po łacinie oznacza pamiętaj o śmierci. Było to przypomnienie, że śmierci nie można uniknąć, często ilustrowane obrazem czaszki i piszczeli. Słowami memento mori do dziś pozdrawiają się bracia z niektórych zgromadzeń zakonnych. W architekturze średniowiecznej wyróżniamy dwa główne style. Gotycki, który charakteryzował się wysokością i strzelistością, wąskimi i ostro zakończonymi oknami, a także licznymi dekoracjami i ornamentami, czego najsłynniejszym przykładem jest katedra Notre Dame. Oraz styl romański, czyli przysadziste budowle o grubych, mocnych murach i małych okienkach zwieńczonych łukami, proste i rezygnujące z nadmiernej dekoracyjności. Takie jak rotunda świętego Mikołaja w Cieszynie, której wizerunek widnieje na banknotach 20-złotowych. Podsumujmy. Średniowiecze to ponad 1000-letnia epoka literacka, która nastąpiła pomiędzy antykiem i renesansem. W średniowieczu panował teocentryzm, czyli pogląd uznający Boga za najwyższą wartość, cel i przyczynę. Dominującą rolę w polityce, szkolnictwie i kulturze odgrywał Kościół katolicki. Literatura miała głównie charakter dydaktyczny i prezentowała wzorce osobowe.
Do najważniejszych utworów tego okresu zaliczamy m.in. dzieje Tristana i Izoldy, pieśń o Rolandzie, legendę o świętym Aleksym i Bogu Rodzicę. W sztuce często pojawiał się motyw dance macabre, czyli tańca śmierci, który przedstawiał śmierć porywającą do tańca ludzi wszystkich stanów, a także memento mori, motyw mający przypominać o pewności śmierci. W architekturze tego okresu wyróżniamy styl gotycki, czyli wysokie, strzeliste i bogato zdobione budowle z wąskimi i szpiczastymi oknami, oraz styl romański, charakteryzujący przysadziste budowle o grubych murach i małych oknach. W kolejnym filmie opowiem o budowie średniowiecznej księgi. Jeśli podobał Ci się mój film, zachęcam Cię do polubienia go i zasubskrybowania mojego kanału. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.